Gościu, ty chyba nie masz zamiaru tu palić, co? A co, polecisz się poskarżyć? No, a żebyś wiedział, chodź, musimy porozmawiać. Ej, zostaw ją. Idź ten gówniarz do szkoły, chodź. Ktoś miał prawo, żeby mnie tak traktować. Ty widziałeś, co on chciał zrobić? Szluga przed chwilą wyciągał. Wiem, dlatego właśnie chciałam powiedzieć, żeby go schował, tylko oczywiście od razu wprowadzić. Tak, to nie mogłaś wcześniej. Pretensjami, to też moje dziecko, ja też mam prawo decydować. O nie, Kuba, to nie jest twoje dziecko. Zrzekłeś się, tak? To jest moje życie. Nie możesz w końcu dać mi spokój? No i właśnie było... Mateusz chce jak najszybciej powiedzieć Elizie o tym, że Alicja będzie miała dziecko z Kubą. Poważnie. Eliza, musimy pogadać. Ale co ty masz taką minę? O co chodzi? No słuchaj, no ja nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale Alicja jest w ciąży z Kubą. Co? No, właśnie tak samo mi szczęka opadła. Ale jesteś pewien? No tak, jestem pewien. No słyszałem ich rozmowę, bo wiesz, no ja się próbowałem z Alicją mówić zgodnie z naszym planem. No ale zachciało mi się palić, no to wyciągnąłem sobie fajkę i nagle Kuba do mnie podbiega, że fajki są szkodliwe dla dziecka. No ale może on mówił o jakimś innym dziecku. Eliza, jakim innym dziecku? Ona jest w ciąży. No dobra, no ale może nie z Kubą. Jak nie z Kubą? Przecież wiem, co słyszałem, to jest jego dziecko na 100%. Tylko mówił, że coś się zrzeka, czy coś takiego. Co, ale jak to zrzeka? No tego właśnie nie skumałem, ale jedno jest pewne. On się na pewno okłamał i ich dalej coś łączy. I tak widać sporo. Ja go zabiję. Eliza jest wściekła na Kubę. Nie może uwierzyć, że chłopak ukrywa przed nią ciążę byłej dziewczyny. To, nie kłam, wiem, że jest z tobą w ciąży. Na pewno jakiś głupot się nasłuchałaś. Chodź. Bo co? Bo nie chcesz, żeby wszyscy się dowiedzieli, jakim jesteś kretynem? No mówię ci, na pewno coś źle usłyszałaś. Chodź, wychodzimy. Kto ci powiedział? To jest teraz dla ciebie najważniejsze. Dobra, chodź do radia węzła, tam porozmawiamy. Ja naprawdę chciałem ci powiedzieć, ale no bałem się, nie chciałem cię odstraszyć. Tak, i w ogóle nie zamierzałeś mi o tym powiedzieć. No chciałem, ale no, ona niby ze mną jest, ale niby nie jest, no bo ja się zrzekłem tego dziecka. Jak to zrzekłeś? No normalnie, Alicja po prostu nie chce mieć ze mną nic wspólnego i sama chce je wychować. Aha, czyli jak ja odpukać zeszłabym w ciążę, to też byś mnie tak zlał? Kochani, przecież wiesz, że nie, no po prostu to, ta ciąża to była zwykła wpadka. Alicja mnie nie kocha, ja jej nie kocham. Stało się, no nie tyle. Co ty jej zrobiłeś? Nic, naprawdę przysięgam, nic. Po prostu podjęła taką decyzję, a ja dostosowałem się. Mhm. I dlatego teraz nosisz jej plecak, chronisz przed palaczami i pomagasz jej w nauce, tak? No to już wiem, kto ci nakablował. To jest teraz najmniej istotne. No tak, ale przecież wiesz, że ja chcę być tylko z tobą. To mi to udowodnij. Jak? Jeżeli faktycznie nic cię z nią nie łączy, masz się z nią nie spotykać, masz z nią nie rozmawiać, rozumiesz? Kuba, ja nie żartuję. Jeżeli tylko się do niej słowem odezwiesz, ja z tobą zrywam. No dobra.